dzisiejszym spotkaniu drużyna Moja Bermudy Stal Gorzów pokonała drużynę 4Nature Solutions Apator Toruń. Zobaczmy wypowiedzi pomeczowe. Każda porażka, każdy przegrany bieg jest najgorszym uczuciem, ale jest lepsza od kontuzji. Więc ten sport składa się z tego, że się wygrywa i przegrywa. Szkoda, bo od początku to my prowadziliśmy i tak naprawdę to zwycięstwo było w garści i na samej końcówce nam to uciekło, więc tak jest żużel, jedziemy dalej. Chciałbym powiedzieć tak, że każdy szuka dlaczego, nie dlaczego. No, wszyscy żużlowcy chcą wygrywać. Świetne nazwiska po obydwu stron drużyn. Ktoś musi wygrać, ktoś przegrać i było widać to na to, że cios za cios i naprawdę jazda w Ekstralidze nie jest łatwa. To jest kandydat do Mistrzostwa Polski, więc bardzo ciekawy rywal, bardzo mocny. Okazał się mocny, bo nie wygraliśmy za wysoko i na pewno będziemy nad tym dalej pracować. Ciężko powiedzieć, co nie wyszło. No każdy gdzieś tam całe zawody szukał tego optymalnego ustawienia i były lepsze i gorsze biegi. To takie w całej drużynie było przeplatane, także każdy pogubił punkty i tego zabrakło na koniec. Cały tydzień byłem chory, ale na to nie można zwracać. Tor był równy dla wszystkich. Czy dobrze? Nie, no ja chcę zdobywać trójki tych młodzieżowych, potem też troszkę gorzej, tak jak mówisz. Jestem niezadowolony z tego meczu. Jednak cieszy wygrana całego zespołu i to jest najważniejsze. As you see, it was not really my day today. I've been practicing a lot and try many things and I feel like I was okay. Today when there was three more riders on the track, didn't have the speed, didn't have the start, so not really my day. I tried everything. My second last heat I dropped on Martin's bike and it was absolutely that much better and make some points and had some speed, so I need to work with the engines and see if I can find something working better. Na pewno lubię, jak taki mecz się wygrywa, to jest fajne uczucie, aczkolwiek cały mecz był z średnią miną, aczkolwiek mocno skoncentrowani byliśmy do ostatniego meczu, do biegu, żeby wygrać. Jak zobaczyłem ten remis, to też tak mówię, no to Szymkiem musimy dać radę i fajnie, że się udało. Takie mecze, które trzymają w napięciu, to też w zawodnikach, myślę, też jest inne nastawienie i pobudzenie i do oglądania myślę, że też jest lepszy mecz. Dla kibica to jest lepiej, ale chyba każdy z nas by wolał wygrywać i zdobywać jak najwięcej punktów. I really like when the meeting is really close and in the last heat you make the win, so